Jolanta Turzyńska, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 5 w Bytowie, od 2 lat zbiera stare zdjęcia, które potem prezentuje na wystawach. Taki kadr z tamtych lat. Goście w zadumie i nostalgii patrzą na miniony czas. Tu Andrzej na koniku, tam Zygmunt przy samochodzie, gdzie indziej Stanisław z Kazikiem w pochodzie. A trzeba przyznać, że na wystawie byli i tacy, którzy pamiętają wszystkich spoglądających ze ścian bytowskiego zamku. Znaczy, projekt nazywa się Bytowiacy na starej fotografii. Cała, że tak powiem, edycja zaczęła się w 2011 roku. Po prostu dziewczyny znalazły informację na stronie internetowej, że jest konkurs i można po prostu wystąpić o pieniążki. Konkurs był organizowany w ramach Działaj Lokalnie przez Fundację Parasol. No i zastanawiałam się, co zrobić. Ja zawsze lubiłam słuchać różnego rodzaju historii na temat naszego miasta. I pomyślałam, dlaczego nie? Dlaczego nie zrobić czegoś takiego, co będzie ilustrowało dzieje naszego miasta, ale nie tak, żeby to były budynki, żeby to jakieś uroczystości były. Po prostu mi chodziło o najnormalniejszych w świecie ludzi. I zaczęłam zastanawiać się, skąd ewentualnie materiały, jak to wykonać. Oczywiście tam była oprawa typu lekcje muzealne, typu jakieś spotkania z ciekawymi ludźmi, jakieś konkursy dla dzieci w postaci Ocalić od zapomnienia, czy w postaci Moje domowe muzeum, ale przede wszystkim zbierałam zdjęcia. No, jak starsze osoby dawały te zdjęcia, to są największe skarby ich. To wiadomo, cała historia miasta. To tu się znało kogoś, to tam się kogoś znało. I powstała pierwsza wystawa. Po pierwszej wystawie była cała masa monitów, a może drugą, a może kontynuować. I znowu nadarzyła się okazja, żeby wystąpić o pieniążki w ramach otwartego funduszu, otwartego konkursu ofert do Urzędu Miasta Bytowa i do Powiatu Bytowskiego. I zrobiliśmy to jako stowarzyszenie. Uzyskałam znowu pieniążki i program zaczął się od nowa. I znowu chodziłam do ludzi, prosiłam. Oni opowiadali mi swoje historie, a później te zdjęcia powiększyliśmy, powiesiliśmy. No i efekt Państwo widzicie. Od dnia jutrzejszego Kurier Bytowski zaczyna drukować szereg artykułów. Jutro ma być informacja z tego, co się orientuje na temat pani Zofii Kołosowskiej. Następne będą pani Basia Koszela po prostu przeprowadzała wywiady. Nie wiem, o kim będą następne artykuły. Jeżeli będzie zainteresowanie, pieniądze na trzecią edycję i wtedy tych zdjęć będzie dużo, dużo więcej. To już będzie ich wtedy około 150, bo dziś mamy 50 parę. I wtedy będzie można pokusić się o jakąś tam taką zwykłą historię naszego miasta. Wydaną w formie książki. No, może się gdzieś kiedyś pokuszę. A skąd się wzięło zacięcie u nauczycielki, aby tego rodzaju materiały pokazywać? Zacięcie do fotografii moje zaczęło się od przyjęcia mojego, kiedy dostałam aparat Smienę 8. Od tamtego czasu robię zdjęcia i moje zdjęcia można w wielu miejscach spotkać. Nie biorę udziału w konkursach, to są moje zdjęcia. I później po prostu przeglądałam i inne zdjęcia i połączyłam te dwie pasje. Lubię historię naszego miasta, dlaczego nie? Wielu tych ludzi znam. Znam, ponieważ ich pamiętam jako dziecko. Oni nam znikają, oni tak odchodzą zupełnie, nie wiemy,
Nie. I spotykamy później napisy, częstokroć nawet nie wiemy, że dana osoba się tak czy siak nazywała. Ona nam znika, później spotykamy gdzieś tam na cmentarzu nazwisko, nie? A chciałabym, żeby troszeczkę zachować tych ludzi, takich spotkanych na ulicy. Ja nie mówię zwyczajnych, prostych, takich rzeczy nie używam. Po prostu naszych bytowiaków. Jest to, że na którejś lecie bytowa zrobimy wystawę na tym murze kurtynowym. Te wszystkie zdjęcia tych bytowiaków po prostu wywiesimy, jakich będzie tak troszeczkę więcej. I będzie każdy bytowiak mógł przyjść i zobaczyć swoich bliskich, swoich znajomych, swoich krewnych. Piękny pomysł. No ja go mam od czasów poprzedniego lecia bytowa. A gdyby ktoś chciał przekazać takie zdjęcie, to gdzie ma się zgłosić, jak porozmawiać, z kim? Ja myślę, że nie samo zdjęcie. Ja myślę, że w tej chwili, ponieważ nie posiadam środków, nie jest nic zaplanowane, ja myślę, że informacje, że takowe posiada. A jeżeli tu uda nam się zdobyć środki, będziemy organizowali następne, to ja, mając już adresy, po prostu do tych osób trafię.